takie spotkania to coś więcej niż przeczytanie konkretnej książki. W tym przypadku chodziło o spotkanie z autorką bajki Pszczele Wesele. A wszystko to dzięki budżetowi obywatelskiemu. Dzięki głosom naszych mieszkańców na budżet obywatelski można właśnie przeprowadzać takie różne zajęcia ogólnie kulturalne dla dzieci, dla dorosłych. We wszystkich filiach praktycznie biblioteki coś się dzieje. Nie ma na słodycz lepszego sposobu jak kapka gęstego złotego miodu. W świecie, który stworzyłam dla dzieci, Kicinici, przeplata się teatr, muzyka, są filmy. Dużo właściwie takich interdyscyplinarnych, powiązanych ze sztuką działań, opartych na pracę z tekstem, o pracę z tekstem, więc tutaj każdy zaczerpnie to, na co jest gotowy, przeżyje przygodę pełną wartości i zmotywuje się do działania. Pszczele Wesele to zupełna nowość. Bajeczka spod pióra wyszła 3 dni temu. A sztuka dawania podarunku polega na tym, aby ofiarować coś, czego nie można kupić w żadnym sklepie. I właśnie takie są tego typu warsztaty. Warsztaty Kicinici to też działanie z zabawkami, uszytkami, z bawitki, uszytki, ja to tak nazywam. I to są elementy z ilustracji mojej książki, które ożywają w rękach i są animowane w takim spontanicznym przedstawieniu, zawsze wychodzi. Jak się okazuje, to nie pierwsze takie spotkanie w tej bibliotece. Pierwsze były zajęcia w ferie, to była robotyka, zajęcia dla dzieci, bardzo, bardzo sympatyczne, dzieci były naprawdę zachwycone. Wtedy były jeszcze limity spowodowane COVID-em, także dzieci było niedużo. W tym momencie już możemy sobie pozwolić, żeby zaprosić całą klasę na takie. Dzisiaj można powiedzieć, że biblioteki są na wojennej ścieżce z internetem, który młodych ludzi odciąga od książek, ale takie właśnie warsztaty udowadniają, że biblioteki nadal są potrzebne. Właśnie może takie zajęcia, może coś ciekawego, co będzie się działo w bibliotekach, zachęcą tutaj także najmłodszych do tego, żeby korzystać, że biblioteka to nie tylko wypożyczanie książek, ale różne ciekawe zajęcia czy spotkania plastyczne, spotkania z autorami. I ile pszczoły mają z nim pracy?